jest leszno dla kandydatów na prezydenta miasta, o co będą walczyć w jesiennych wyborach. Mówili o tym w programie Leszno dziś i jutro. Nowe metody zarządzania Lesznem i przyjazne miasto dla mieszkańców Platforma Obywatelska przedstawiła zarys programu. W Miejskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie radnych Lewicy z mieszkańcami miasta. Temat dotyczył darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i kolei metropolitalnej. Najprawdopodobniej na wrześniowej sesji Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje poszerzenie karty leszczyńskiej rodziny o dzieci niepełnosprawne. Balkony spółdzielni mieszkaniowej Domus jak co roku toną w kwiatach. Już od dziś można je podziwiać na naszych prezentacjach. Dzięki naszym głosom zabytkowa kamienica na Alejach Krasińskiego ma szansę zwyciężyć w plebiscycie na modernizację roku. Prawdziwe medialne talenty zaprezentowały się w trakcie zajęć z kamerą w siedzibie telewizji Leszno. To dzieci uczęszczające na półkolonie w szkole podstawowej nr 7. Po rocznej przerwie jedne z największych zawodów BMX odbyły się na leszczyńskiej skateplazie. W najbliższą sobotę, 28 lipca, piraci zdobędą Wieleń. To oni przejmą rządy w ośrodku wypoczynkowym Krokus. Oj, będzie się działo!